Ulala, trochę tego jest, a pachnie jak w sklepie rybnym. Proszę, jak to wygląda. O, dojadę. Pamiętajcie, że kupując ryby na targu, to nie pamiętam jak się nazywa. Trzeba je potem ogarnąć, czyli wypatroszyć. To jest chyba ten... makrela. Tak. To jest taka inna. I żaba. Żabę ty jesz. Zmieściły się. Zmieściły się. Dwie są drapieżne. Kalmar. Kaźnie. Krewetka. I tuńczyk, filety z tuńczyka. Także chyba przesadziliśmy. Jak myślicie? I to wszystko kosztowało około 30 euro. Na pewno policzymy i napiszę na dole dokładnie. Ale coś około 30 euro wyszło. Myślę, że lekko tak, ponad. Tak. Jak rozciągamy łuski. Tylko nie wiem, czy na dworze powinieneś to robić. Full os. Ale się zleciały. Piotrek przeniósł się z robotą do kuchni. Będzie patroszył. Zaraz zajrzymy. A ja się biorę za blitwę z ziemniaczkami. Tak, potrzebne składniki to blitwa. Więcej tej blitwy w sumie powinno być, ale tu są tak dużo liścia, że dla nas dwoje myślę, że wystarczy. Czosnek, sól, pieprz, ziemniaczki i oliwa. Także to takie główne składniki i z tego zrobimy blitwę z ziemniaczkami oczywiście. Powiem wam, że to tak chłopak ten pokazywał, że to takie łatwe. A to wcale tak nie jest. Nie jest takie proste. Nie, to trzeba mieć wprawione paluszki. Ale nauczę się. Musisz. Muszę. No teraz ciach-ciach, nie? Naprawdę. Trzeba uważać, bo są te ości takie grube. Ja na szczęście wiem już o co chodzi. Słabe światło tutaj jest. Górnie można zapalić. Nie wiem, czy coś da. Zobaczę. To jeszcze zostało kawałek. No widzisz, ty już wiesz o co chodzi. Tak. Będzie dobra rybka. To już ogarnę. To się wydaje takie paskudne, ale no, ktoś to musi zrobić. Przestańcie ten, przecież Pan Jezus pozwolił już się być. No pewnie, że tak. Dobrze, wrócimy do Piotrka za chwilę. Czy tak, chcesz... bo to takie drastyczne sceny. Drastyczne. Wiem, on też pokazywał, że tu się wybiera. Jakoś tak to... Powiem, pierwsza moja ryba. Także może nie jestem wprawiony. Zobaczcie, wydaje się czyściutka. Wszystko ma czyściutkie. Także trochę tu mięso poharatałem. Pierwszy raz robię, wybaczcie. Ale słaby też nóż. A czekaj, bo coś znalazłem. No. Dorada zrobiona. Tak. A teraz będzie... Okoń morski, labias. Okoń morski.
Zobaczcie, teraz wziąłem mój specjalistyczny nożyk, lepszy. I zobaczymy, jak to pójdzie takim nożem. Czy pójdzie lepiej? O! O, bardziej równo się kroi. Dobra. Jeszcze. Teraz wybieramy flaki. Lubię okonia. Też często jedliśmy w restauracjach tą rybkę. Tylko nigdy jej nie zaglądałam do środka. To tylko dla widzów o mocnych nerwach. Tak. Jak przygotować okonę? Którzy lubią oglądać. I widzicie, kroję tutaj ziemniaczki. Taka wielkość mniej więcej. I do garka. Okoń morski już ogarnięty. Ładnie wszystko. Super. Czyściutko. Także nie jest tak strasznie, da się to ogarnąć. Tutaj mamy makrele. Nie wiem, spróbuję ściągnąć łuski, ale nie widzę tutaj łusek. Fajne. I makreli tak, ta skóra dobrze smakuje, że można jeść ze skórą. A ja już mam ziemniaczki w garku. Zaczynam gotować. A blitwę troszkę pokroję. Na mniejsze, te twarde łodygi odkroiłam. Dobrze jest mieć dobry nożyk. Bo makrela ma taki specyficzny zapach. Gotujemy prawdziwy chorwacki obiad dzisiaj. Tak. Rybny. Czyli robisz tą samą czynność co wcześniej. Tak. Okej. Tutaj chciałem pokazać, jak wygląda w środku. Makrela czyściutka. I teraz przechodzę. Tutaj mamy taką rybę. Nazwę pokażemy później, bo Google mi pokazuje dorsz atlantycki albo mintaj. Także będziemy widzieć. No to zabieram się. Najpierw sprawdzę, bo tu też nie czuć takiej łuski. Zaraz zobaczymy, czy ma tą łuskę. Nie, no też nie ma właśnie. Ściągam to, co jest, ale nie ma takiej łuski jak dorada na przykład, bo dorada miała bardzo taką dużą łuskę. A tutaj ten rzekomo dorsz. Powiem tak, pierwszy raz robię ryby. Jeszcze nigdy nie robiłem. Nie znam się na rybach. Może wiesz, kupimy sobie profesjonalne wędki, to zrobię. Tak. Zaczniemy łączyć. Od czegoś trzeba zacząć. Dobra, wybierzemy teraz. Spróbujemy ją przekroić. Powiem taki nóż, on słaby strasznie. Myślałem, że będzie lepszy. Ale ujdzie. Dobrze. No i dobra. Tu ją ogarnę. No to da mocne ręce, musi ktoś mieć, żeby to... Dobrze, nie będziemy zaglądać. Patrzeć. No. Poważna sprawa. Tak. Tutaj dorsz lub mintaj, ładnie ogarnięty, czyściutki. Także jest zrobiony. I teraz przechodzimy do następnej ryby. Jest to skaber. Tak Google przynajmniej pokazuje. Tak wygląda. No i zobaczymy. Jeśli tutaj trzeba naciąć. Powiem wam, że strasznie słaby nóż mam. I to tak niefortunnie wychodzi. Pewnie by się przydał taki dotaper albo skalpel. A miałem się na wyjazd zaopatrzyć. No ale... Może jakiś wędkarz ci napisze. No właśnie. Poleci jakiś nóż dobry. Bo ja coś czuję, że... Spodobało nam się. Tak, no to spokojnie ten. No trzeba się nauczyć tego. Powiem. Nie umiem sobie z tym poradzić. Także. Panom pewnie nie przeszkadza ten widok, ale z kolei panie to. No zapewne. Chociaż niektóre też mówią. No, no przecież jak mówiłaś kurczaka, panie ogarniają czy kurkę. I ziemniaczki się gotują, pogotuję 10 minut i następnie dodam blitwę. I tutaj mamy ładnie rybkę ogarniętą. Wszystko. No to może troszeczkę zaraz przymie. Ale tu jest wszystko ogarnięte i przechodzimy do następnej rybki. Proszę. Jest to żabnica. Zwana także jest diabłem morskim. Ona zjada małe rybki
i jest głównie puławiana dla białego mięsa, który jest delikatny i smakuje, zbliżony jest do kurczaka smakiem. Także To będziemy będziemy kosztować. działać. No to już nie będziemy jej Tak, już nie zakrąbać. będziemy pokazywać. A ja pokażę, że pokroiłam blitwę i tak myślę, że mogłam jej kupić troszkę więcej, bo ona jednak zmniejszy swoją objętość, ale robię blitwę z ziemniakami pierwszy raz, także na kolejny na pewno będę wiedziała. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Także czekam, aż chwilę ziemniaczki się podgotują i dodaję blitwę. Coś dla widzów o pomocnych nerwach. Widziałem, że coś się wystaje z pyska. A tu co? Krab. Nie zdążyła go zjeść. Wszystko czyściutko. Także przechodzimy zaraz do grillowania. Tutaj jeszcze została kalamarnica, taka duża. Jeszcze takich nie jadłem dłużej. Chyba jej się całą robi. Tak mi na to wygląda. No i krab. No ale kraba to całego To wrzucimy. krewetka chyba. Krewetka, przepraszam. No. Całą wrzucimy i zrobimy. I proszę, już tutaj blitwa się będzie gotować z ziemniaczkami. Około 8 minut. Pięknie, Piotrek. Tak, bierzemy się do grillowania. I rybki polewamy oliwą. I później tą oliwę po prostu je wysmarowujemy całe. Tak, żeby na grillu mogły się robić. O, zobaczcie, tylko musicie uważać, bo mają straszne płetwy mocne i przebijają skórę. Piotrek jeszcze nacina rybki. Tak. Proszę, co się dzieje? I teraz to nie już, bo to nie jest jeszcze to. Bardzo szybko. A te inne? No te inne na się robią. Dają radę. Wygląda. Będziemy kosztować, to będziemy widzieć. I tak ją zjemy. Nie szkodzi. Dodam tylko, że nigdy w życiu nie grillowałem ryby. Nie byłem przy grillowaniu ryby i robię to pierwszy raz. Dobrze ci idzie. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Super wygląda. Dobra, krewetka myślę, że mi gotowa. O, myślę, że fajnie. Wygląda pięknie. Piotrek grilluje, ja obsadziłam. I teraz dodam tutaj oliwy i czosnek. Półtora ząbka. I proszę Państwa, tak, to się tak delikatnie może przysmaży teraz tą oliwą. I może rzeczywiście mało jest tej blitwy, ale no pierwszy raz robię, nie wiedziałam ile kupić i już na następny raz będę wiedzieć to. Także więcej, zdecydowanie. Na tyle ziemniaczków, ja myślę, z 6 minimum liści. Będzie pycha. Czosnek nada aromatu, pachnie tak pięknie. Ale czosnek, jestem No. podjarany, jestem podekscytowany. Pięknie. Jeśli źle coś robię, to piszcie, ale robię to pierwszy raz. Pięknie robisz, naprawdę. Naprawdę, No rewelacja. jestem pełen energii, jestem podekscytowany. Piotrek się strasznie cieszy. Bardzo. Bardzo ładnie. I proszę Państwa, tak się prezentuje dzisiaj nasz obiad. Rybka. Nie tylko. Smakołyki. Grillowane warzywa. I blitwa z ziemniaczkami. Nawet wyszła. Jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie smakować. Do tego białe wino, oliwa. I proszę, jak to się prezentuje. Jak w restauracji, prawda? Piotrek, idealnie ci rybka wyszła. Jest Super. naprawdę dobra. Już skosztowałam. Coś pysznego. Może talerz jeszcze jeden trzeba nam? A nie, Nie, bez starczy. grosza. Myślałam, Tylko że. tutaj na tym talerzu mi tak łatwiej, Tak, żeby to łatwiej ci to. ogarniać. Super. Także. I jejko, konsumujemy. No to za chorwacki obiad domowy. Domowy chorwacki obiad. Zdrówko. Wszystko pyszne i tak się śmieję do Piotrka, bo on mówi, że dojdzie do wprawy i będzie szybciej robił rybkę, czyli patroszył. A ja mówię, że na pierwszy raz wziął sobie hurt. Od razu z grubej rury. Tak, z grubej rury, że aż tyle tej ryby. Nie wiem, kto to zje. Będziemy jeść 3 dni pewnie. Pewnie tak. No ale
pokosztujemy różnych. To najważniejsze. Piotrek ogarnia kolejną rybkę. No fajnie się zrobiło, zobacz, jak pięknie się upiekła. Naprawdę, to dla mnie? Tak. Łohoho. Wiecie co? Dzisiaj możecie mówić, gdzie wyście to wszystko zmieścili. Tuńczyk rewelacyjny, dorada pyszna. Tak, te dwa dobrze wyszły. Ale to też myślę, że będzie smaczno. Tak, jestem tak silnie nastawiony. Moi drodzy, sporo tego jest. Jak tam kalmar? Wygląda ciekawie. Próbowałeś już, czy jeszcze nie? Pożydełka zjadłem, bo lubię pożydełkę. Sorry, że ci tak nagrywam. Nie, dobry. Dobry? Mhm. Udało się. Mhm. No widzisz. Dzieje się, dzieje się. Krewetka. Elegancko wyszło. Jedna na próbę. Ale przy tej ilości ryby to chyba wiecie. Też skosztuję. Choć nie przepadam. Ale wygląda smakowicie. Tutaj proszę, żabnica, tak wygląda. Mięso mięciutkie i smakuje jak kurczak. Ale jest niewiele mięsa, bo dosłownie cienki paseczek. Bardzo, bardzo, bardzo. I oczywiście bakłażan od pani też jest, którą pozdrawiamy. Dostaliśmy dzisiaj 3 bakłażanki. Także coś pysznego, idealnie się zrobił. Idziemy po winogron. Jeszcze z panem porozmawialiśmy, jeździ do sklepu codziennie. 2 kilometry stąd. Nawet tutaj są, patrzcie, umywalki. Fajnie, fajnie. Tu wszystko, tu są toalety. Także ten możesz pokazać ten. Tak, ten kemping. Tak. Tak, tam są sanitariaty. Chciałem powiedzieć, że jest pralka. Jest tutaj pralka. Nie kosztuje pranie, ale jest pralka. Tutaj macie umywalki. Także fajnie. Tutaj też macie. Tutaj jest umywalki. Orzech. Orzech. Można orachowice zrobić. A tu są sanitariaty. Wiem, Piotrek. Nie będziemy nagrywać sanitariatów. Ale zobacz, jak wyglądają te sanitariaty. Jest... No mówmy się. No popatrz. Ale widzisz, tu są kosmetyki tej pani. No, może to jest ich łazienka. Popatrz. Ładnie, ładnie. A tam też jest orzech. A, bo kilka są. Aha, tu można przyjechać sobie. Auto stawiają i ten. I kamperę. Fajnie, fajnie. Super. Miejsce fajne. No ładnie tutaj jest. No i w sumie 4 samochody są. Tak, po 4. Łącznie z naszym. Mamy jeszcze winogron od pana. Kawka nasza, ciasto nasze. Izabelcia odpoczywa. Dzisiaj mieliśmy duże zadanie. Tak. Także dzień w pełni wykorzystany. I jeszcze rower. Ping-pong, huśtawka.